Cześć wszystkim, z tej strony Tomek Poleci, witam was w nowym odcinku na moim kanale i witam was z powrotem w Polish F1 Series, runda szósta dzisiaj, czyli Grand Prix Meksyku. Tor, na którym startowałem w F1 eSports w tym sezonie, także jest to na pewno tor, na którym czuję się pewnie, na którym bardzo dużo okrążeń w tegorocznej edycji gry przejechałem. No i dzięki temu tutaj liczę na dobry rezultat. To jest chyba tor, do którego czuję się najpewniej jak na razie w tym sezonie PFS. W tym sezonie PFS, w którym na ten moment jestem wiceliderem klasyfikacji generalnej tuż za Olafem Soćko, który tej tabeli oczywiście przewodzi. My jesteśmy tylko kilka punktów za nim. No, że tak powiem, troszeczkę się już w tym sezonie podziało i pewnie z odrobiną szczęścia moglibyśmy te klasyfikacje prowadzić, no ale cóż, nie patrzymy w przeszłość, patrzymy w przyszłość i dzisiaj część tej przyszłości przed nami, czyli właśnie Grand Prix Meksyku. No i przed wami klasycznie okrążenie w Q1, które, tak jak powtarzam, szóstą rundę z rzędu jest kwestią po prostu przejechania go tutaj. To nie jest jakieś miejsce, w którym trzeba nadmiernie puszować. Minuta 15, 258, także przyzwoity czas, który na spokojnie da nam awans do kolejnej sesji. I to nawet z komfortowego drugiego miejsca. Tylko 60 tysięcznych za Piotrkiem Stachulcem. No i kolejną dychę nad resztą Stachem. Jest tutaj Piotrek, który również jechał ten tor w F1 eSports. On również będzie bardzo szybki i to między nami teoretycznie na papierze powinna się rozgrywać tutaj walka o pole position, no bo jednak skoro jechaliśmy ten tor w Mistrzostwach Świata, no to coś tam powinniśmy na nim umieć. Q2 i klasycznie na samym początku przejazd na używanych oponach z Q1. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tych kwalifikacji, mianowicie będzie padać w Q3. Już powoli chmury zachodzą tutaj na początku Q2, ale w Q3 będziemy mieli warunki na intery, także tutaj ta decydująca część kwalifikacji będzie w nieco innych warunkach. No i będą też warunki bardzo dynamiczne, dopiero zacznie padać na początku Q3, także trafienie w idealne warunki, w idealne okno dla tych opon przejściowych może być kluczowe do walki o pole position, ale na razie w Q1 i Q2 musimy po prostu jechać po swoje na tych oponach, na suchą nawierzchnię, na softach. No i jak na razie P1 po tych przejazdach na zużywanych oponach i przechodzimy teraz do przejazdu na komplecie świeżym. Jak na razie dosyć czyste okrążenie z naszej strony, bez tutaj większych błędów. Troszeczkę może pierwszy sektor zawiódł, aczkolwiek drugi sektor tutaj był całkiem niezły. Wchodzimy teraz do sekcji stadionowej, tutaj troszeczkę głęboko na początku, ale czwarty bieg do herpinu, ładnie tutaj jedziemy, płynnie przede wszystkim i czysto, bez unieważnienia okrążenia. Ostatni zakręt tutaj dosyć zachowawczo na wyjściu, żeby nie zabuksować tylnymi kołami. Przekraczamy linię mety i to jest minuta 14.925, 0,3 szybciej niż Q1 i to będzie spokojny czas, który da nam awans do kolejnej sesji. Jako iż będzie padać w Q3, to nie potrzebuję żadnych kompletów softów na tę sesję, dlatego pod koniec Q2 wyjechałem sobie tutaj jeszcze raz, tak naprawdę dla zabawy, w sesji kwalifikacyjnej. No i tutaj kończę okrążenie, ale niestety bez poprawy, o dziwo, nie poprawiamy tego czasu z bankera. Tak jak tutaj powiedziałem, po prostu nie miałem gripu na tym okrążeniu, nie wiedziałem za bardzo, co tam się wydarzyło. Na szczęście to okrążenie bez żadnego znaczenia. Drugie miejsce na koniec sesji, 2,5 za Piotrkiem Stachulcem, który złożył bardzo dobre okrążenie pod koniec sesji, coś z czego nie udało mi się zrobić. Wiesz, co mi się wydaje? No i wchodzimy do Q3, w którym jak widzicie od razu tutaj załadowane są opony intermediate. No i szybko wyjeżdżam na tor. Tutaj mój inżynier uświadomił mnie, że im suszej na torze, tym te intery będą szybsze, więc tutaj wyjeżdżam najszybciej jak się tylko da, aczkolwiek troszeczkę zaspałem, jakieś 10 sekund spędziłem na patrzeniu na różne delty pomiędzy oponami. No i jesteśmy właściwie jednym z ostatnich samochodów na torze, więc tutaj troszkę rozkojarzenia z mojej strony, no i przez to nie zaczniemy naszego okrążenia w optymalnych warunkach. Będziemy jechać na
że tak powiem, bardziej mokrym torze od naszych największych rywali, bo tam dwa Hasy i szczególnie ten Mercedes, który prowadzi, oni będą mieli najlepsze warunki na torze przed rozpoczęciem swojego okrążenia. No ale cóż, musimy i tak cisnąć tutaj, wiadomo, warunki deszczowe to są warunki, w których wszystko się może wydarzyć i można zrobić największą różnicę tak naprawdę swoimi umiejętnościami jazdy. Bardzo, że tak powiem, wyrównuje opony, to znaczy taka pogoda wyrównuje tutaj szanse każdego i jeżeli ktoś naprawdę dobrze czuje auto, dobrze czuje tor, to będzie brylował w takich warunkach. Jak widzicie, pierwszy sektor 29.944 bez fioletu na mapce, także ktoś przed nami pojechał ten sektor szybciej. No i to już gdzieś tam z tyłu głowy powiedziało mi, że no kurczę, chyba tutaj tracę na tym, że wyjechałem później, bo zazwyczaj w pierwszym sektorze byłem najszybszy i to tak o całkiem dużą, tak z całkiem dużą przewagą. W Q1 i Q2 tam jechałem około 10 szybciej od Piotrka w tym sektorze toru, także tutaj przechodzimy przez S i wchodzimy do ostatniego sektora, znowu bez fioletu w środkowym sektorze, także to okrążenie jak na razie nie zapowiada się na to, żeby dawało nam pole position. Linię mety przekracza Piotr Stachulec, z najszybszym czasem okrążenia pobija go Jakub Rzeszut, co ciekawe. No a my teraz wychodzimy z ostatniego zakrętu już za chwilę, tutaj bardzo uważnie z trakcją, krótka linia do mety i to będzie czas, minuta 22.178 i jest to najszybszy czas okrążenia, także ten trzeci sektor naprawdę oddał na tym okrążeniu i te warunki od tego momentu będą tylko i wyłącznie gorsze. Także wygląda na to, że to było okrążenie, którym zapewniłem sobie pole position, gdyż wyjeżdżamy tutaj jeszcze raz na samym końcu sesji, ale po pierwszym sektorze jestem już 30 do tyłu, także ten tor za bardzo zmógł, żeby móc te czasy jeszcze poprawić. No i to okrążenie, które rozpoczęliśmy właściwie w jednych, jako kierowca z jednymi z najgorszych warunków, zamieniamy pole position o bodajże 0,006 nad Kubą Rzeszutem, także bardzo jestem zadowolony z tego okrążenia, bardzo się cieszę, że udało się to okrążenie złożyć, szczególnie trzeci sektor, nie mieliśmy fioletu aż do trzeciego sektoru, ale tam chyba pojechałem bardzo dobrze. No i mamy drugie pole position z rzędu w tym sezonie i daje nam to świetną pozycję do startu w Grand Prix Meksyku. 6 tysięcznych przed Jakubem Rzeszutem i 40 tysięcznych przed Piotrkiem Stachulcem, jest wszystko bardzo blisko, bardzo na styk i ten czas okrążenia wystarczył, jeden mały błąd i mogliśmy startować o wiele dalej. No ale my już przechodzimy do wyścigu, jesteśmy w tym momencie na polach startowych i startujemy z lewej strony toru. Bardzo długi dojazd do pierwszego zakrętu, więc tutaj dwa Hasy będą się za nami slipstreamować. No i muszę uważać tutaj na różne taktyki z ich strony, bo na pewno będą sobie pomagać, żeby w tym wyścigu mnie pobić. Gasną światła do Grand Prix Meksyku i startujemy. Dobry start, lepszy tutaj czas reakcji od Kuby Rzeszuta. Piotrek Stachulec również z trzeciego miejsca zalicza bardzo dobry start. No ale teraz jest to, o czym mówiłem. Do tego pierwszego zakrętu łapią się w mój slipstream oba Hasy. No i mam teraz Kuby Rzeszuta po wewnętrznej, Piotrka Stachulca po zewnętrznej, tutaj lekki kontakt z Kubą Rzeszutem, tam lekkie desynchro między nami się wydarzyło, troszeczkę jakby te nasze bolidy się szczepiły, gdzie tak naprawdę nie doszło między nami do kontaktu. No ale teraz dojeżdżamy z zakrętu numer 4, koło w koło z Piotrkiem Stachulcem, który wykorzystał ten mały kontakt, który mieliśmy z Kubą Rzeszutem. Tutaj jedziemy koło w koło do tej krętej, wąskiej sekcji w drugim sektorze, ale ostatecznie bronimy swojej pozycji i utrzymujemy P1 po tych pierwszych kilku zakrętach. Bardzo jest to ważne, żeby tutaj nie stracić pozycji. Już nawet strata jednej pozycji tylko do Piotrka Stachulca nie byłaby tak tragiczna, ale gdyby oba Hasy się przed nas przedarły, no to wtedy oni są panami naszego losu i mogą tutaj grać w różne gierki, żeby to zwycięstwo mi jak najbardziej uniemożliwić w tym wyścigu. No a tego byśmy nie chcieli, także tutaj bardzo ważne było to, żeby przed właśnie tymi dwoma kierowcami się utrzymać. No i teraz klasycznie, pierwsze kilka okrążeń, okres takiego rekonesansu toru, trzeba się przystosować do hardów, do wyższego załadunku paliwa.
niż w kwalifikacjach, no i po prostu złapać pewność siebie, jeśli chodzi o warunki wyścigowe. 15%. Także jak widzicie, Piotrek Stachule zbliża się tam na 0,2 po wyjściu z pierwszego, to znaczy na dojeździe do pierwszego zakrętu. No i tutaj w drugim sektorze Piotrek znowu gdzieś tam jakieś 0,4 za nami, więc trzyma się na razie blisko. A jeszcze nie włączyliśmy systemu DRS, także tutaj jak na razie wygląda na to, że oba Hasy będą prezentować dobre tempo, no i będą się za mną trzymać. Muszę też uważać na scenariusz, w którym przez to, że mamy, wiadomo, dwie strefy DRS tuż po sobie, tylko z jedną linią detekcji, muszę uważać na scenariusz, w którym na jednej prostej weźmie mnie jeden Has, a na drugiej drugi. Widzę tutaj też po tym, jak jadą nasi rywale, że mają oni niższe wingi, także będą szybsi na prostych, no ale na szczęście my mamy tę przewagę w drugim sektorze, szczególnie w tych S-kach. No i przechodzimy teraz już do końca okrążenia numer 3. I jak widzicie, potwierdza się to, co mówiłem. Mamy wyższe wingi od Piotrka Stachulca, więc w trzecim sektorze, w drugim sektorze w S-kach, tam będziemy zyskiwać. No ale na prostych, ten cały pierwszy sektor właściwie, tutaj Piotrek będzie cholernie mocny. I jak widzicie, ta przewaga wynosiła 0,7 na wyjściu z ostatniego zakrętu. Teraz do pierwszego zakrętu Piotrek Stachulec spokojnie mnie wyprzedza, więc aż z takiej odległości jest w stanie wyprzedzić nas bolid Hasa. Także ta różnica w wingach na ten wyścig jest ogromna i będę musiał się tutaj mieć na baczności, bo jeżeli pozwolę, powiedzmy pod koniec wyścigu w hipotetycznej walce o zwycięstwo, pozwolę Piotrkowi zbliżyć się za bardzo w trzecim sektorze, nie wykorzystam tam w pełni tej przewagi wyższego docisku w moim samochodzie, no to może być, że tak powiem, ciężko. Natomiast kilka kolejnych okrążeń tutaj puściłem przed siebie Piotrka i pomimo tego, że było kilka okazji, w których mogłem gdzieś tam mu się wcisnąć, mogłem zaatakować, to wyciągam wnioski z Miami i tutaj nie chcę dawać Piotrkowi darmowej baterii, nie chcę mu dawać jazdy za mną za darmo, więc daję właśnie jemu prowadzić, żeby to on dyktował tempo, on marnował swoją baterię i żeby to mu jechało się najciężej, gdyż jednak na takich torach, gdzie prosty są bardzo długie i są na nich, to znaczy jest na nich system DRS, no to jazda na drugim miejscu potrafi być naprawdę wygodna, szczególnie jeżeli pod względem czystego tempa tutaj spokojnie się z jakimś potrafisz utrzymać, no to wtedy jazda na drugim miejscu jest naprawdę komfortowa i przez te kilkanaście kolejnych okrążeń tutaj planuję pozostać za Piotkiem, naładować swoją baterię do 100%, co praktycznie udaje mi się już na okrążeniu numer 10, no i potem gdzieś może w fazie pit stopów z powrotem wrócić na prowadzenie, żeby w tej decydującej fazie wyścigu móc być w jak najlepszej pozycji. No i jak widzicie, zakończone okrążenie tutaj odpuszczam do pierwszego zakrętu, zmierzam się bardzo blisko do Piotrka, właściwie tutaj gdybym chciał, to mógłbym Piotrka wyprzedzać, ale ja bardzo mocno odpuszczam na dohamowaniach, sejwuję w ten sposób baterię, też odzyskuję troszeczkę paliwa, no i jak na razie wygląda to dobrze. Bateria naładowana do 100%, dobre okrążenie z naszej strony, bardzo blisko jesteśmy za Piotkiem Stachulcem, także okrążenie numer 14 to jest moment, w którym znowu kierowcę Hasa wyprzedzamy do pierwszego zakrętu, bardzo prosty manewr, tutaj Piotrek się nie broni, wie, że to jest po prostu zwyczajna zamiana pozycji z przodu, nie będzie to miało większych konsekwencji, także mamy z powrotem prowadzenie tego wyścigu na okrążeniu numer 14, ale jak widzicie, od kiedy weszliśmy na prowadzenie, to znowu zaczynamy Piotrka tutaj odstawiać na spory dystans w drugim sektorze, ta przewaga w raptem pół okrążenia wzrosła do prawie 0,8 na wyjściu z sekcji S-ek, także wygląda na to, że w tych technicznych częściach toru mamy dużą przewagę nad Piotkiem. Wyjście z ostatniego zakrętu 0,8 sekundy, także narzucamy bardzo dobre tempo w tym momencie. Piotrek będzie miał oczywiście DRS i on będzie odrabiał na tych prostych, ale z okrążenia na okrążenie ta przewaga zawsze z ostatniego zakrętu wynosiła około 0,8. Mamy teraz okrążenie numer 17 i jest to początek okna postojowego na zjazd na medy i wykorzystują ten fakt Kuba Rzeszut oraz bodajże Szymon Łukomski z tego pociągu, który ciągnął się za nami. Oni do boksu zjeżdżają
po opony pośrednie, no i my będziemy musieli reagować. Podcinka na tym torze jest dosyć spora, te medy szybko się dogrzewają, no i w ciągu samego outlapa potrafią zyskać kilka dziesiątych, nawet sekundę w porównaniu do tych starych hardów, także tutaj okrążenie numer 18 to jest bezdyskusyjnie okrążenie, na którym chcę zareagować, na którym chcę zjechać do boksu, tak też się dzieje. Tutaj hamujemy na tym pachołku po prawej stronie, jak widzicie dosyć ciekawe pidentry, ale na szczęście od tego wyścigu mamy nowe dyrektywy, które bardzo złagodniły kwestie polityki właśnie tych linii na pidentry i pidexit, także tutaj nie grozi nam żadna kara, nawet punkt karny nam nie grozi, ponieważ ten zjazd do boksu według nowych dyrektyw był w 100% zgodny z zasadami. Wyjeżdżamy z boksu na oponach pośrednich, na torze pozostał, co ciekawe, Piotr Stachulec bodajże z Patrykiem Krutyjem, oni pojadą jeszcze jedno okrążenie. Piotrek wykorzystuje ten fakt, że przez to, że gdy zjechałem, byłem wciąż przed nim, to on złapie DRS teraz na obie proste, prostą startową i prostą na wyjściu z zakrętu numer 3, także on chce wykorzystać ten fakt, żeby jakoś tutaj na tej nadcince zyskać. No a Jakub Rzeszut, który mocno nas tam podcinał, wyjeżdża za nami jakieś 0,8 sekundy i teraz bardzo ciekawa sytuacja na pit exit, ponieważ jak widzicie, ta biała kropka, Piotr Stachulec wyjeżdża bardzo daleko, wręcz bodajże za Bartkiem Zamaro, czyli to będzie wirtualne P6, P7. Coś tam wydarzyło się w pit stopie Piotrkowi Stachulcowi, złapał on też 3 sekundy kary za ścinanie zakrętów i on mocno w tym momencie spadł w tym wyścigu, wypadł w ogóle z walki o zwycięstwo, w której pozostaliśmy tylko my i Jakub Rzeszut, bo my z Kubą tutaj zerwaliśmy się temu pozostałej części pociągu. No i ten wyścig w fazie pitstopów mocno ułożył się w naszą stronę, ponieważ z walki odpada Piotr Stachulec. Udało nam się odkleić ten pociąg od wirtualnego trzeciego miejsca w dół. No i przez kolejne 10-12 okrążeń naszym jedynym zmartwieniem powinien być tylko i wyłącznie Kuba Rzeszut, ponieważ ten pociąg, który czasami prowadził Olaf Soczko, czasami Patryk Krutyj, wkrótce prowadzić będzie go Piotr Stachulec. Oni nie byli w stanie utrzymać tego tempa, które narzucałem tutaj wraz z Kubą. No i przez kolejne okrążenia tę przewagę nad resztą budowaliśmy z Kubą Rzeszutem. A jeśli chodzi o naszą wewnętrzną walkę, to tutaj sytuacja wyglądała bardzo podobnie jak z Piotkiem Stachulcem pod koniec pierwszego stintu. Hasy na tych ustawieniach bardzo niskich wingów po prostu bardzo dużo traciły w środkowym sektorze i z okrążenia na okrążenie coraz bliżej była kwestia zerwania tutaj DRS-u do Kuby Rzeszuta. I to nawet nie przy jakimś specjalnym przyciśnięciu, po prostu trzymam baterię na 70%, narzucam swoje tempo, no a Kuba Rzeszut trochę się za nami gubi, troszeczkę nie jest w stanie się utrzymać, ma z tym problemy. No i w tym momencie strata na wjeździe do ostatniego sektora wynosi 8, prawie 0,9 sekundy i okrążenie 33, tylko 3 okrążenia do końca właściwie, ale to jest okrążenie, na którym chyba uciekniemy Kubie Rzeszutowi, tutaj strefa detekcji DRS, no i byliśmy ponad sekundę nad Kubą Rzeszutem, także bez użycia baterii praktycznie urywamy się z DRS-u Kuby Rzeszuta i w ten sposób sobie usuwamy, że tak powiem, zagrożenie, jeśli chodzi o ostatnie okrążenia. Jak widzicie, okrążenie później w raptem 5 km toru w Meksyku daliśmy Kubie Rzeszutowi kolejną sekundę. Powtarza się ten scenariusz, okrążenie później, także tutaj mieliśmy zdecydowanie lepsze tempo i w sekundzie, w której urwaliśmy DRS od Kuby Rzeszuta, tutaj byliśmy nałożyć własne tempo i to tempo było po prostu zdecydowanie lepsze od kierowcy Haasa, także po raz ostatni w sekcji stadionowej przejeżdżamy te zakręty i mamy drugie zwycięstwo z rzędu w tym sezonie Polish F1 Series. Chyba najbardziej komfortowe jak dotąd w tym sezonie. Prawie 4 sekundy nad drugim Kubą Rzeszutem. Piotrek Stachulec kończy wyścig na trzecim miejscu na torze, ale on zebrał sporo kar i on spadnie na dalekie 6. miejsce w tym wyścigu. Ola Soćko dopiero 4., także nasi dwaj największy rywale w klasyfikacji kierowców dużo tutaj punktów do mnie stracą. I to oznacza, że po tym wyścigu, po tych 25 punktach obejmiemy po raz pierwszy w tym sezonie oficjalnie pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Także fantastyczny weekend wyścigowy tutaj w Meksyku. Mamy pole position, mamy
zwycięstwo. No i mamy fotel lidera klasyfikacji generalnej, także nie było łatwo. Jeszcze dwa wyścigi temu mieliśmy ponad 30-punktową stratę do lidera Olafa Soczko, ale dwa wyścigi, z tych dwóch wyścigów zgarniamy komplet punktów. No i wracamy teraz na pozycję lidera i tej pozycji lidera już nie będę chciał w tym sezonie oddać. Taki jest plan. Za tydzień Baku, także wracamy na tory, których w F1 Esports nie było. Będzie to nieco utrudnione zadanie na pewno, ponieważ no tutaj na Meksyku tak naprawdę wsiadłem w pierwszej sesji treningowej cała pamięć mięśniowa z trzeciego eventu F1 Esports wróciła, a Baku to będzie dla mnie kompletnie nowe wyzwanie na F1 22, także zobaczymy, jak potoczy się reszta sezonu. 9 wyścigów przed nami, 6 za nami. No i co? Teraz będziemy chcieli tę pozycję lidera utrzymywać przez kolejne rundy. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się podobał i ciśniemy dalej z tym sezonem Polish F1 Series. Dzięki.